Cześć. A więc nadszedł ten dzień i zapraszam Was serdecznie do testu Ceramizera, który może naprawi nam pompę, może wtryski. Bardzo długo chciałem ten test zrobić, nie było ku temu okazji, ale tak się złożyło, że akurat mamy auto, które nie żyje. Jest pokręcone wszystkimi możliwymi januszowymi sposobami, ale jeździ. I zastosujemy sobie Ceramizer. To nie jest reklama, to nie jest nic, po prostu kupiłem taki, który jest go najwięcej. Dlaczego? Co oni nam tutaj piszą? Zmniejsza współczynnik tarcia, poprawia osiągi. Chodzi nam o pompę. Tworzy warstwę ochronną metalowo-ceramiczną. Tak? Czyli z takiej robi taką, tak? A więc jak mamy wywalony tłoczek w pompie, to taka różnica mikroskopijna robi potężną różnicę. Tak? Więc jeżeli zregeneruje nam trochę tłoczek, zregeneruje nam troszkę falę, po której będzie się lżej wszystko kręcić, to być może będzie lepiej. Być może poprawi wtryski, a być może rozwali to wszystko w ciortu maci, wrócę z testu autobusem. He. Dobrze. Czyli co? Czas zacząć. Ale najpierw to musicie wysłuchać monologu. Co, jak, dlaczego? Pokażę Wam każdy element po kolei, który chce, żeby to zregenerowało i stan faktyczny Audi, w jakim jest. Bo jest z niepalącego trupa, pokręcona na maksa, żeby po prostu można było nią jeździć i jest, powiedzmy, w takim stanie, jak niektóre takie auta. No to co? Zaczynamy. A celem naszego testu głównie jest końcówka. Jak widzicie tutaj, chodzi bolczyk, nie? Wychodzi. O. Widzicie, ja mogę ją podnieść, bo on się troszeczkę klinuje, tak? Jak się przyjrzymy temu bolczykowi, to on jest do tego miejsca wytarty. Tak, a tu się zaczyna ładnie świecić, tak? Czyli tu jest oryginalna powierzchnia, a tu jest to już po prostu wytarte. Tak, i skoro on działa tak, że powierzchnię naprawia te tutaj, to z racji tego, że to będzie płynniej chodziło, więc wtrysk będzie utrzymywał swoje, że tak powiem, cykle pracy powtarzalne, tak? Bo jak się troszeczkę końcówka przytnie czy coś, to on się otworzy później, wolniej, są korekty. Ale to nie jest w miarę najważniejsze. Tłoczek. No to akurat wszystkie już syfiaste takie, nie? Ale nie wiem, czy widzicie, on tu, w tym miejscu, o, przyjrzycie się, tak się bardzo świeci, a później jest matowy, nie? O, teraz może widać. O, i tu są takie, widać takie jakby chony. Te chony są od, po prostu od zatarcia, od opiłków. Tak, i teraz, no to jest brudne, ale on sobie pracuje tu, w tym. I on robi buch. Tak. No i tędy wychodzi. Gdzie leziesz? I teraz w przypadku Audi to jest po prostu niszczalne, jest wytarte i nie daje ciśnienia, jak on wali. To po prostu tutaj, o, po prostu boczkiem ucieka. No. Stary numer, więc sprawdzimy, czy to pomoże. Rzeczy najlepsze. Fala stara. Nie. Po tym chodzą rolki, tak? No a więc jak to się jeszcze zrobi ładniejsze, gładziutkie, więc może będzie lżej. Tu są te ząbki, w które wchodzi. Krzyżak, tu rozdzielacza, wałka napędu i to wszystko tutaj się suwa, góra, dół, nie? Jak fala chodzi, to też chodzi. A więc zobaczymy. No Audi w ogóle nie paliło, to teraz może będzie palić. Albo chociaż da się ją ustawić, żeby równo chodziła. No tak czy tak będziemy widzieć, czy jest poprawa, czy po prostu test lipny. No to co? Zaczynamy. Finalnie wtryski mamy ustawione wszystkie na 180 bar. Tak. Ale ciężko mi będzie tak utrafić. O! Plus minus 5 bar. Czyli dopuszczają do 10. O! Więc nie będzie korekt. Tak zostawiamy. To jest maksimum ciśnienia, które możemy ustawić,
żeby ona w ogóle jakoś zapalała. A więc tak. Audi ma problem z pompą wtryskową, ponieważ jest zajechany tłoczek. Ja Wam ciągle powtarzam, że kąt wtrysku, zrób pompę, zrób tłoczek, skończą się problemy. Jest wiele zdań na ten temat i pewnie też prawdziwych, bo jeżeli pompierz dostałby tą pompę w swoje ręce, to on by ją tak poustawiał, że jakoś by to działało, tak? Dałby mu komplet, pompa, wtryski i on by to tak ustawił, żeby to działało, bo on ma dostęp do cyferek, tak? Czyli 200 bar na tym i na tym, w tym i w tym miejscu, przy takich i takich obrotach, równa się taka praca. I on to wrzuca na maszynę i on wie, czy zrobić niżej otwierające się wtryski, czy wyżej, czy po prostu mocniej podbić pompę i mocniej wtryski, czy jedno na odwrót. Ma doświadczenie, kręci to non-stop. Więc to, co ja zrobiłem, to jest januszowe, no ale no niestety da się to zrobić. Co ja zrobiłem? Zrobiłem to wszystko po swojemu. Tak, nie miałem maszyny, nie miałem niczego, więc była kupa jeżdżenia, kupa wszystkiego. Pompa w pierwotnym ustawieniu zapala tylko i wyłącznie zimą po podwójnym podgrzaniu świec. Tak, złapie 40-50 stopni, jest nie do uruchomienia. Przy 70 stopniach nie zapali. Nie ma chuja. Tak jest wywalone. Po długich kręceniach, jeżeli ktoś obejrzał ten dwugodzinny materiał i te bzdury kocoboły, doszedłem do następujących ustawień. Dupka, ta, co Wam mówię o śrubce, jest TDI nieruszana. Zawór jest oryginalny, nieruszany. Zawór ciśnienia w pompie jest wbity bardzo głęboko. Tak? Wtryski są ustawione na 180 bar, plus minus 7, mniej więcej jest średnia 185, bo jest 187, 1 jest prawie 190, a sterujący jest tyte 180, nie? Ponad 10 bar różnicy nie robi znaczenia, ale to było wszystko, co ja mogłem zrobić. Poza tym ta chińska maszynka, nie wiadomo jak pokazuje, ale jak to mówią, jak ma być chujowa, to chociaż jednakowo. Więc nie wiem, ile mają faktycznie, ale maszynka nam pokaże, bo ona ma swój margines błędu. Nastawnik. Nastawnik jest przesunięty, jak tutaj widzicie, mój palec, o tyle. Jest to na maksa przesunięty nastawnik, aby w ogóle palec rozdzielacza mógł zatkać otwór. On jest ustawiony bardzo źle. Ona jak zapala, to nią rzuca. Jak schodzi z obrotów, to szarpie. Faluje. Ponieważ nastawnik jest za bardzo przesunięty do przodu. Tak fachowo mówiąc, dawka poza zakresem, czy coś takiego. Ale tylko w tym ustawieniu on jest w stanie w ogóle pozwalać temu autu pracować. Więc to są ustawienia nasze do testu. Dawka startowa jest w komputerze ustawiona na maksiora, żeby to w ogóle nam zapaliło, tak? Dawkę mogłem komputerem na pracującym silniku zrobić ze 140 jednostek na 130, 123 jest fabrycznie, no bo za dużo było, to już ona kopci. Chodzi twardo, ponieważ pompa daje za duże ciśnienie, żeby wtyski się otwierały, więc dopóki się nie nagrzeje, chodzi bardzo twardo, bo dopiero jak tłoczek zaczyna się rozszerzać i po prostu nie trzyma ciśnienia, no to ciśnienie się wyrównuje. No. Więc takiego gluta mamy. A więc co sobie zrobimy? Zrobimy sobie takie, a może nie. Zaplombujmy sobie tłoczek. Tak, no powiedzmy, żebyśmy wiedzieli, że ja tu nic nie ruszałem. Chciałbym, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Nastawnik też sobie zaznaczmy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale w telefonie może będzie. Taką kreskę, o. Cyk. Będzie wyznacznik tego, ile będzie można go ruszyć. Tak,
dupkę pompy. No, myślę, że moi widzowie, którzy uczestniczą w życiu kanału, to będą ufać, że nic tu nie grzebałem, żeby nic nie sfałszować. To poznaczymy. I tyle. Dobra. Kąt w trysku. Zaraz sobie sprawdzimy na komputerze. Dawkę rozruchową, przy jakiej dawce zapala. Wytłumaczę Wam, co jest. I później podłączamy się tu z banieczki, powrót z banieczki, wymieszany z paliwem. I już. Dobra. To palimy samochód. Dobrze, teraz żebyśmy widzieli, bierzemy sobie bloki pomiarowe, kanał 5, który jest dawką startową, tak? I proszę zobaczyć, mamy 62 stopnie i komputer przesuwa nastawnik, zatykając dziurkę, tak kręcimy, nie zapali, dorzuca, nie zapali, dorzuca, nie zapali, dorzuca. A więc zobaczycie, przy jakiej dawce on zacznie zapalać. To jest bardzo ważny wyznacznik naszego testu. Nic, 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 nic. O, i nawet już nam nie zapali. Gazu. Dobrze, psikniemy plakiem. A niedawno, jak przyjechałem, to zapaliła. O, trzeba będzie dodać gazu. Dobra, plak przyśnięty. Dobra, czyli jeszcze lepiej do testu. Jak chodzi? Dobra, jedziemy po paliwko. Zobaczcie, jak jedzie. Gazu. Widzicie, jak przytrzymuje obroty? A teraz, jak sobie chcemy, to no... szarpane. I teraz tak, jak toczymy się, widzicie, utrzymuje obroty, nie? Ale jak się zatrzymamy, to zaczną falować. To jest to, co komputer robi, że ty ci podnosi obroty, jak się toczymy, nie? Ale to jest wina nastawnika. A teraz zobaczcie, jak dodam gazu. Za duża dawka. Dymi na wtryskach z 90-konnego. O. Ale to niestety tak jest, bo wbicie zaworu ciśnienia w pompie podnosi ciśnienie geometryczne. To, że na wolnych obrotach jest dobrze, to nie znaczy, że na wysokich będzie źle. Więc jak ktoś nie ma w ogóle o tym pojęcia, a chce pogrzebać, dajcie do pompiarza, do dobrego pompiarza, oni się na tym znają. No, dobrze, jedziemy po paliwku, zaczynamy test. Dobra, teraz zobaczcie, sama chodzi, jak jest ciepła. Zaraz zobaczymy, czy zapali, nie? Wchodzimy sobie w bloki pomiarowe. Zero, jeden. A więc tak. Dawka skacze między 1, 3, 6. No bo no niestety nastawnik jest w takiej pozycji, że jest źle. Kąt wtrysku skacze na 100%, nie?
0,7 wymagany, 9 i faluje. Dobra, a teraz sprawdźmy, czy zapali. Jak widzieliśmy wcześniej, niestety nie zapaliło. Ciekawe, czy się rozłączy, czy trzeba będzie jeszcze raz. Rozłączy się. No dobra. No to go jeszcze raz. Ja nie przyjechałem, normalnie zgasiłem. Czyli jest tak, że póki jest jeszcze troszkę ciśnienia w pompie, to jest szansa, że zapali, a jak postoi już ciśnienie z pompy, zejdzie, to już nie zapali. Czyli taki trup. No co, włącz się, żeby tam się coś rozłączyło. Czekajcie. No dobra, udało się. Kręcimy. Przy 50 zapaliło. A widzieliście, przed chwilą nie chciała zapalić. Czyli póki ma trochę ciśnienia w pompie, to zapala. A jak postoi trochę, to już nie huchu. Dobra, przystępujemy do testu. Powiem wam szczerze, że nawet nie sprawdziłem, czy to się rozpuści w paliwie. Ale glut. Wiecie co? Zużyłem dopiero pół. Ciekawe, czy to się z paliwem rozmiesza. A, ciężko, niejednorodne. Niejednorodne. Chociaż, no czekajcie, pobełtam trochę. Czy co? Rozbełtało się. Tylko teraz nie wiem, czy to... W jakich proporcjach to dać? Tu mam 2,5 litra. Paliwa wlane. No i na dnie zostało. Ciężki temat. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Chyba resztę strzykawki walniemy po prostu w pompę. Walniemy po prostu w pompę. Żeby pompa wstępna to rozmieszała. Bo skoro to zostaje na dnie, to może się okazać, no, zostaje. To może się, moi drodzy, okazać, że przepalimy sobie tylko paliwko. No. I nad niego zostaje. Dobra. Dobra, robimy bełtaninę, wciskamy resztę w pompę. A więc tak. Tu mamy złączkę zrobioną przy oryginalnym filtrze. To wsadzimy zaraz do bańki. Ale teraz z racji tego, że to się słabo miesza, resztę walniemy tu. O, to nawet nie chce lecieć. To ciężki temat, dużo tego ceramizera się zmarnuje, no. No dobra, jakoś to trzeba ukuć. No dobra, mamy trochę w wężu, trochę to w pompie i niech to wszystko się, że tak powiem, wymieli. Zapon przekręcony, na szczęście mamy pierdulec. O, już ona teraz nam tak nie zapali, bo się pozapowietrzała. Także myślę, że będzie potrzebny plak. Dobra, powrót już leci. Dużo powietrza. Dobra, plaka. No dobrze, moi drodzy. Chodzi. Niech sobie chodzi. Zobaczymy. No. Ja teraz biorę papieroska i poczekam, niech to się wszystko przekręci na drugą stronę, no. Sam jestem ciekaw efektu. Po 5 minutach coś się zaczyna dziać.
Zobaczcie, że ona faluje, a po chwili... O! Zdechła, ale już sobie wyrównywała obroty. O, i stara się wyrównać. Coś tam się zmienia. Wiecie co? To teraz podłączymy komputer i spróbujemy na pracującym silniku zejść trochę z dawki. Może się uspokoi, może coś to daje, ale to dopiero 5 minut, to pompa się tego do końca nie rozmieszała. Aczkolwiek tam są bardzo ciasne pasowania na tłoczku, na wtryckach. No nie wiem, podłączamy komputer. Dobra, jesteśmy w adaptacjach. Widzicie, dawkę mam na 129. Teraz ona chodziła już jakieś 20 minut na wolnych obrotach. Czyli zobacz, czy dodać, czy odjąć. Dobra, spróbujmy wzbogacać dawkę. No nie. Dobra, ja sobie pokombinuję. Muszę trochę tu poprawić, bo ona bąble się, powietrze. O, ten mój patencik tu przecieka, muszę poprawiać jakoś ten system. Dobrze, słuchajcie. Musiałem podnieść dawkę na 140, bo jak widzieliście, zgasła, nie? Ale no, że jest teraz mega gorąca, że wisko chodzi i po podniesieniu dawki na 140 po godzinie dopiero zgasła, teraz. Kurde, patrzcie na potęgę tego TDI. Godzinę chodzi, cholera, tu było 2-4 litra wlane. I kurde, dalej nie chcę tego zjeść. Poza tym wyciszyła się pompa. Zaraz psiknę plakiem, ją odpalę, zobaczycie, jak z wnętrza już cicho ten motor chodzi. Słyszysz, jak ładnie chodzi? Nie mogę ją puścić na wolno, bo zgaśnie, nie? Ależ ładnie. 1000 obrotów, już ładnie trzyma, nie? Ja się nie spodziewałem tu jakichś super efektów, bo to jest zajezdnia. No ale... jest różnica. Przedtem się mocno zgrzała, to już po testach gasła, nie? Czyli tak po 20-30 minutach jazdy. A tutaj pojechała na stację, tak? Zrobiliśmy tankowanie, odpalenie, jakieś tam regulacje i godzinę chodziła sama. Poza tym jest jeszcze jeden minus, o którym wam tutaj nie powiedziałem. Jest pominięty zaworek zwrotny. Tak? A więc z powrotu ciśnienie nie ma oporu. Więc też w pompie ciśnionko jest słabsze. Więc to jest też na plus, nie? No i chodzi z bańki. Paliwo jest ciągle to z bańki podgrzewane, nie? Na stopie jest gorące. To nie jest to, co ciągnie ze zbiornika. A więc sądzę, że jak skończymy ten test, to nie będzie spektakularnych wyników. No, ale trzeba będzie podłączyć wszystko z powrotem, pojeździć z jeden dzień i spróbować podregulować. Bo być może ona wymaga teraz regulacji, że w innym wystawieniu będzie chodzić lepiej. No, patrzymy. Dobra, no. Ja fajeczki, telefon i musi chodzić. Do zobaczenia za chwilę. Mamy jakieś małe przeciwności losu, bo już się zapowietrzyła. To jest jeszcze z litr, tylko że mój wężyk się zacieśnia i ona już niesie paliwa. Mamy mało plaka, a więc spróbujemy jeszcze trochę ją odpowietrzyć, ale chyba resztę trzeba będzie zdjąć do zbiornika. Poza tym to paliwo jest już takie gorące, że ja pierdzielę po tylu godzinach pracy i ona jest w stanie utrzymywać już 900 obrotów, tak? Więc jakiś mały progres jest, nie? I nie wiem, czy mówiłem, bo już trochę się gbię, zaworek
zwrotny nie jest podpięty, więc ona ciągle się z powietrza, nie? Jak zaworek przytrzymuje trochę, no to jakieś tam ciśnienie jeszcze jest, więc zobaczymy, co będzie, jak powrócimy do oryginału, tylko mam już mało plaka i nie wiem, czy starczy do końca testu, no ale trudno, w razie czego wlejemy to resztę do zbiornika, to już dużo nie zostało, a jak wiemy, główna poszła w pompę, to już się tam trochę mieliło, nie? Po 2,5 godzinie ale jaja co? Nie wierzę. Nie wierzę. I nie falują. No dobra, jeszcze trochę w bańce jest. Dobrze. Kończy nam się paliwo w banieczce. Trzymuję. O! Nie zdążyłem. Ona po 3-4 minutach zgasła, nie? Było tak jak teraz, ale teraz już, o. Już koniec tego wszystkiego. Także dobra, idziemy pod maskę. Nie zdążyłem wam tego pokazać, ale słuchajcie, ja jestem mega zaskoczony, że ona po 4 godzinach sama już pracowała na wolnych obrotach, bez ingerencji. Zobaczcie, nastawnika nie ruszyłem, nic nie ruszyłem, nic kompletnie nie ruszyłem. Jedyne co ruszyłem, to się przyznaję, dawkę na wolnych obrotach podniosłem na te 140, bo po godzinie pracy no, ona już zdechła i na tym, no. Przedtem to żeśmy jechali się przejechać tam 8 km z powrotem i już była zagotowana i zdychała, nie? A tutaj 4 godziny i jak widzicie pracuje równiutko. Także druga sprawa, to jest wszystko ta bańka gorąca. O, utrzymać nie mogę, nie? Bo paliwo nie jest chłodzone, a więc to jest dużo rzadsze, więc zaraz podłączamy z powrotem obieg. Tak jak powinien być. Resztę wlewamy do zbiornika. Strzykawa jeszcze tutaj ma coś tego, to tam jeszcze o paluchem wyciągniemy do końca. I wracając pojedziemy się przejechać. Będziemy wiedzieć, jak pracuje w drodze powrotnej, bo się wychłodzi paliwo ze zbiornika, będzie trzymało, poodpowietrza się, no bo to z tej bańki to ten mój test taki... Drugie spostrzeżenie to ten wąż się stał taki ciemniejszy. Ja wiem, że on jest brudny, bo leżał, ale paliwko też jest takie ciemniejsze, więc na pewno tam coś poczyścił. Ja jestem w ciężkim szoku. No słuchajcie, jak na takiego klunkra, no nie wiem, zobaczymy dalej. Chociaż oczekiwania miałem większe, że to sobie będzie samo chodziło, no ale no. Nie o to chodzi, no każdy ma nadzieję. Więc dobra, wracamy z powrotem i sobie wyciągniemy dalszy część wniosków. Dobra, kręcamy filtr, palimy i jedziemy. Teraz jakie to paliwo jest ciemne. Co wy na to? Ale jaja, no. Dobra, szkoda takiego steranizerem. Wlewamy do środka. I teraz jak typowy Janusz, trzeba wszystko do zera. Nie chcę schodzić? Wyskrobiemy. Czy co, nie wiem czy zobaczycie, ale tu po prawej stronie troszkę go zostało. Źle miesza się z paliwem, musi być długo mieszany. Więc sądzę, że procedurę by trzeba było dopracować. Wyłącz. Oczywiście sama nie zapaliła, ale patrzcie, wystarczyło podpiąć wszystko tak jak należy. Zapaliłem na plaka, nie? Po 4 godziny. Już to niemożliwe. Widzicie, co robi temperatura paliwa?
tylko podpięliśmy chłodne paliwo. Jademy! Piciu, tu pierwsze wrażenia. Na luzik. Pięknie. Dobra. Znowu na luzik. Czekajcie, bo coś się dzieje. Dobra, słońce świeci, ale mamy taką zmianę, nie? Wrzucimy na luz. Patrzcie, jak pięknie schodzi z obrotów i utrzymuje. To też niemożliwe, no to fake. Ale zmieniło się. Patrzcie. Było widać? Puściła na biało, później na czarno. A więc mamy za dużo dawki, mamy kąt wtrysku. To wszystko się teraz pojawia, tak? Czyli tłoczek stał się szczelniejszy. Zgadza się? Ciśnienie się zrobiło większe z pompy wychodzące. I te nastawy, które były zrobione do tej pory, stały się nieaktualne, no ale zobaczcie, zatrzymuje się. Patrzcie, jak ona płynnie teraz schodzi z tych obrotów. No nawet nie pierdnie. Ale jaja. Ale wiecie co? Zatrzymajmy się tu. Bo tu jak staliśmy przed chwilą, to zaleciał mi dym. Nie ma auta za nami. Nie ma. Ale dzieje się coś z mieszanką ze wszystkim, bo pojawił się biały dym, czyli za późny zapłon. No wiecie, chodzi no. Chodzi. Jedziemy na bazę. Teraz zobaczcie, ona sama sobie robi przygazówki. Widzicie? Teraz zobaczymy sobie jeszcze, bo kurde, o wiele lepiej jedzie. No i... Dobra, czekajcie, bo palę szluga. Patrzcie. No i jak wściekła. Ale zostawia za sobą zadymienie. Więc zwiększyły się dawki, wydajność pompy się zwiększyła. No zobaczcie, jesteśmy już na bazie, czyli wszystko finito. Ciekawe, czy zapali. Nie sądzę, nie liczę na to, ale sprawdźmy to. Jest po 4 godzinach pracy, zgrzana jak cholera, 5 km przyjechała z powrotem. No dobra, niech będzie. Niech będzie. No nie ma rzeczy takich, które wszystko naprawią. Ale ja jestem w ciężkim szoku. Słuchajcie, co teraz zrobimy? Żeby nie zakończyć jeszcze testu, teraz ją tak zostawię. Nie, ona się przejechała, odpowietrzyła. Zgrzana jest jak cholera. Jutro zapalimy, jak to zapala, jak jest zimne. No później jak ciepłe i do jakiej temperatury chodzi. I będziemy wiedzieć, co żeśmy zyskali. Ja zyskałem kosmos.
naprawdę zyskałem kosmos, bo przyszedłem do ściany i nic już nie mogłem zrobić. A teraz jest zadymienie na biało, czyli no albo z turbo, olej się nazbierał przez te wszystkie rzeczy, no albo puszczają gdzieś tam uszczelniacze, nie? Ale świadczy to o tym, że chodzi jak jest mega gorąco. A przedtem tego nie było. Więc mi pomogło. Dała mi możliwość dalszej regulacji. Nie wiem, co zrobię. Być może wrócę do oryginalnego tłoczka. Być może troszkę nastawnik się pyknie. Zobaczymy. Jest możliwość dalszego kombinacji. A więc zobaczymy, jak to jutro się będzie zachowywało. Normalnie po nocy, nie? Przejedziemy się. Zobaczymy, jaka temperatura, jak zapala. Chodzi jak wściekła. A więc na pewno dawki przyszło, więc lepiej będzie, więc jestem w stanie zejść nastawnikiem z powrotem. Tak? I wtedy ona już nie będzie tak zakapcać, a będzie tak samo zapalać. Więc jak na trupa. Dla mnie to jest rewelacja. Poza tym test spały, nie sprawdziłem, czy to się rozpuszcza, by to trzeba było, nie wiem, być może w jakiejś litrowej butelce dobrze rozmieszać gdzieś, kurde, a kukaracza, podłączyć to bezpośrednio w pompę, żeby wracało, żeby ten litr krążył, a to takie trochę w pompę wypchnąłem, trochę w to, trochę w to. Przepraszam. I to ona tak i zgasła, trzeba było ją odpalić, ona no, część tego ceramiki zaraz spaliła. Być może by trzeba było jakiś inny wziąć, który się lepiej rozpuszcza. No, myślę, że temat jest rozwojowy. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, no bo ja już mogę nią normalnie jeździć, no. Szok, nie? 170 zł chyba kosztował, bo to wziąłem ten na maksa. A więc potrzebuję zrobić lawetę, żeby już normalnie wozić jak człowiek, bo aż szóstka mi służyła do ciągania tych wszystkich rupieci. No, a że padła, no to trochę byłem wycofany, a teraz no, bez problemu zapinam ją, jadę i już. Także co, no dobra, no nie przeciągając. Jutro sprawdzamy, jak to pali, żeby mieć wnioski i kończymy. I później zrobimy taki jeden odcinek po regulacji, co się udało osiągnąć, nie? Bo ja sobie muszę teraz pomyśleć, poustalać, co tam w tej pompie jest, jakie tam wyciągniemy sobie wtryski, sprawdzimy sobie wtryski, bo wszystkie były ustawione równo, a skoro on tam coś nam ponaprawiał, to pewnie ciśnienia się zmieniły i mogą być też nierówne. A więc mamy co sprawdzać. Więc jutro patrzymy, a następny odcinek z analizy. No to dobra, do zobaczenia jutro. Cześć. A więc po dwóch dniach zobaczymy, jak to zapala. Ciepłe, zimne, akurat będziemy sobie z Turusią jechać załatwić sprawy. Prawda, kochanie? Tak. No, także nie ma lipy. Dobrze, Morka. Tak, więc sprawdzimy. Teraz odpalimy sobie ją spod maski. Żebyście zwrócili na jedną rzecz uwagę. Dobra, podłączymy komputer, kabla mamy, a więc pierwsze odpalenie spod maski. Dobra, czyli zwykle nie widać. O, 25 stopni, 26. I teraz zobacz, tak. Nie ruszałem. I tam śrubki też nie ruszałem. Dlatego palimy ją teraz tak, bo rozrusznik już jest zajechany. Tak, ten od widza idealny rozrusznik po dwóch tygodniach kręcenia materiału wieńcznego jest już zajechany, a więc już odpalamy na gorszym rozruszniku. Ale spoko, nieważne. Palimy. Pału nie ma, nie? Ale zobaczcie, w miarę równo pracuje.
Dawka 4-5 skacze. Zobaczcie, jak jest bogato. Tak? No. A teraz szybciutko ją zgasimy. O! Nie, nie faluje. I cyk. Palimy jeszcze raz, nie? Od razu załapuję. Tak? Czyli najpierw musiała wypluć to wszystko, co miała. Cię teraz rozrusznik kręcił szybciej. Zapaliła normalnie. No dobra, jedziemy załatwiać sprawy, więc zaraz będziemy wiedzieć, jak jest przy tam 50-70 stopniach i jak jest gorąca. No to co? Do zobaczenia za chwilę. No dobrze. Mamy zagrzaną. Podjechaliśmy w miejsce. Dziękuję, do widzenia. Pozostała tylko jeszcze regulacja. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak będzie palić Fest zgrzana. Dobra, jak teraz zapali, to będzie potężny sukces. Gorąca. No jak dla mnie jest mega. No dobra, ja wiem, że to odpala jak stary rumpel, ale to nie odpalało w ogóle. Także co? No coś zadziałał, no. To kończymy. Wiemy, że działa. Prawda, że do testu powinienem się przyłożyć bardziej, zrobić to dokładniej, no ale efekt jest. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Zrobimy kolejny odcinek, wyciągniemy sobie wtryski, tak? I spróbujemy poregulować. I teraz napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć w następnym materiale tylko, czy się zmieniły wtryski, bo były na 185 bar, no 182, 187. Wyciągniemy sobie tylko 4, bo jeden nie wolno ruszać. To sobie sprawdzimy, czy się coś zmieniło, no i możemy spróbować podregulować. Czy chcecie taki krok po kroku regulacji, co w tym momencie robiłem, czy po prostu przy jakich ustawieniach ona jakoś tam będzie działać. No bo teraz to już trzeba tylko poprawić odpalanie, dopracować kąt wtrysku, jakiś idealny dla niej, no i tyle. Ale widzicie, jest gorąca, nie faluje, nawet nie piernie. No dobra. Test ceramizera uważam za zakończony.